10 stycznia wchodzi w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jest to ustawa w pewnym sensie rewolucyjna, jeśli chodzi o rynek dotyczący ochrony praw konsumenta. Daje szerokie możliwości w sposobie rozwiązywania sporów konsumenckich. Przede wszystkim istotne jest to, że dotyczy ona całego sektora gospodarki, wszystkich elementów sektora gospodarki. Natomiast w dużej części oczywiście odnosi się również do sektora rynku usług finansowych. W kontekście rzecznika finansowego jest to bardzo istotna zmiana. Daje rzecznikowi finansowemu nowe narzędzie i nowe możliwości. Przede wszystkim rzecznik finansowy będzie wyspecjalizowanym organem zajmującym się polubownym rozwiązywaniem sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego. Nowa ustawa może mieć istotny wpływ przede wszystkim na podmioty rynku finansowego, które będą musiały dostosować się do wymogów informacyjnych. Przede wszystkim ustawa zobowiązuje do tego, aby podmioty na swoich stronach internetowych, jak również w ogólnych warunkach umów, podawały adresy stron internetowych właściwych dla nich podmiotów rozwiązujących takie spory. W przypadku rzecznika finansowego jest to o tyle istotne, iż to jest bardzo specyficzne postępowanie, w którym podmiot rynku finansowego jest zobowiązany uczestniczyć. Wobec tego za każdym razem podmiot rynku finansowego, instytucja finansowa będzie musiała podać w swoich ogólnych warunkach umów i na swoich stronach internetowych adres rzecznika finansowego. Poza tym nowe regulacje wprowadzają również sposób taki innowacyjny rozwiązywania sporów, to znaczy rozwiązywanie sporów przez internet. Nowa ustawa to tak naprawdę pakiet implementacji dyrektywy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, ale również wdraża pewne elementy rozporządzenia o rozwiązywaniu sporów internetowo. To powoduje, że przedsiębiorcy będą również zobowiązani do tego, aby podawać na swoich stronach internetowych oraz w ogólnych warunkach umów, a także w ofertach adres do specjalnie utworzonej platformy, której celem właśnie jest ułatwianie klientom składanie wniosków o rozwiązanie sporu.